jesteś, Europejczyk mały? Jaki znak twój? 12 gwiazdek w kółku tolerancji i chwały. Gdzie ty mieszkasz? W czystej Unii. Jaki kraj twój? Kraj? Ha. Dzień dobry. Czy o Janosi? Właśnie, słuchajcie. Subskrypcji, by wyłączyć je na stałe. Opcje znajdziesz w menu aplikacji. Jeszcze raz. Kto ty jesteś? Europejczyk mały, jaki znak twój? 12 gwiazdek w kółku tolerancji i chwały. Skąd ty jesteś? Z Eko-Unii. Jaki kraj twój? Ha! No właśnie. Dzień dobry bardzo. 12 marca. Dzień, w którym wyruszam na podróż urodzinową w Bieszczady. Miał być piękny vlog z podróży w Bieszczady Mercedesem 190, który niestety w piątek uległ awarii po złożeniu, jak to stare auto, ale nie będę o tym mówił. Tak, kochani, dzisiejszy vlog jest tematyczny i bardzo ważny, więc będę z wami tylko i wyłącznie rozmawiał. Zaczynam na Kaszubach, kończę w Bieszczadach, po których będę łaził i dalej z wami vlogował, ale dajmy powagi trochę tej sytuacji i... Fotoradar, 700 metrów. Dajmy powagi trochę tej sytuacji i skupmy się na tym vlogu, a na dzień dobry zostawcie kciuka w górę, bo temat jest ważny, niech to się niesie i niech to zostanie z nami, bo to, co Ministerstwo Edukacji Narodowej ma w planach, które możecie wyczytać na stronach w propozycjach zmian, to się kurwa wszyscy chyba w grobie przewracają. I pamiętacie, jak byłem na vlogach w USA, w Miami czy w Las Vegas, bardzo mi się podobała jedna rzecz, czyli patriotyzm amerykański poprzez gloryfikowanie flagą i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo, bardzo ładne. I czym tak naprawdę jest naród polski, mimo że podzielony między sobą w bardzo wielu kwestiach? Co łączy nas wszystkich? Co łączy nas wszystkich? No to, że oddychamy, mamy serduszko. Nie, nie. Łączy nas miejsce, w którym mieszkamy. A miejsce, w którym mieszkamy, z nami łączy bogata historia, która ma naprawdę setki, setki, setki lat. I wyobrażacie sobie sytuację, w której mamy wychowywać pokolenie debili, których się nie uczy o tej historii podstawowej? Tak, więc taki dzisiaj będzie temat odcinka. A tymczasem lecę do dentysty. To widzimy się u dentysty, po dentyście, jadąc w Bieszczady. Będzie ta kolejność właściwa, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zmiany u mnie. Bardzo się cieszę z tego, jak kanał Michał Jesionowski Vlog zaczął rosnąć, czyli jednak nie tylko vlogi, ale komentarze głównie też. Mam bagażnik ze sobą pełen różnych dobrodziejstw, książki Juliusza Verne, który kupiłem, 60 sztuk, jakieś tam elementy do łazienki, naprawdę dużo, więc Mercedes dzisiaj będzie też taką bagażówką i... No co, no myślę, że koło 22 będę, Grzesiu tam jest, bo Grzesiu tam pracuje 2 tygodnie w miesiącu i prawdopodobnie jeszcze dołączy do mnie Sławek, więc będziemy tam trekkingować sobie i tyle. Przebodźcowany emocjonalnie przez to gówno, które robimy, czyli Amcar Gate, czy tak naprawdę zamykając temat, czekam tylko na terminy wywiadów z ministerstwami i z odpowiednimi organami administracji, ale wszystko już mam na papierkach popisane i całkiem niezła kabała się szykuje, całkiem niezła rozpierducha w internecie. Całkiem wiele osób będzie bardzo nie chcieć tego materiału, żebym emitował i mówię tu o sprzedawcach wielu. No ale no, co ja mam wam powiedzieć? No, no tak, tak też jest. Dobra, widzimy się za jakiś czas w Gdyni. Dobra, update. Już po dentyście, już jest późno, już mi pokazuje późno dojazd. Może jeszcze dzisiaj, może. Może koło 11 będę. Ale dobrze, wracając do tematu. Wyobraźcie sobie, że współczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany, propozycje zmian w podręcznikach, i to już można wyczytać na stronach rządowych, konkretne, w których usuwa się z historii Polski, z przedmiotu, jakim jest historia Polski, takie rzeczy jak chociażby historia II wojny światowej o aktach agresji Niemiec na Polskę, usuwa się elementy stalinizmu, usuwa się chociażby, no właśnie, Orła Białego. Tutaj całą tą, nie Orła Białego, tylko całe to powiedzenie nasze tutaj, cały ten wierszyk, kto ty jesteś, Polak mały, i po co to się robi? Jakby do czego... Ja wiem, że współczesna, obecna władza znowu jest
nie może być w Polsce normalnie, nie? Jakby przez 8 lat było bardzo konserwowo i antyeuropejsko, a teraz jest jakoś tak bardzo miłośnie europejsko i nie może to nigdy być wypośrodkowane. I dochodzimy do jakiejś pojebanej sytuacji, w której chce się nas... Ja ostatnio mówiłem wam, co się uczymy na historii, że już mało tego patriotyzmu jest, nie? Że się jakimiś pierdołami zajmujemy. Bitwa gdzieś tam pod Termopilami, czy inne rzeczy. Mitologia grecka, mitologia rzymska i tak dalej. Nie. A teraz jeszcze ministerstwo chce wywalić się z programu nauczania podstawę naszej historii, tej współczesnej historii, która ukształtowała Rzeczpospolitą Polską taką, jaką jest dzisiaj? To nie chodzi o budowanie eskalacji napięcia między Polską a Niemcami i tak dalej, ale kurwa, no na miłość boską, pamiętajmy, kto nie tak dawno, bo 80 lat temu, wjechał i zrobił rozpierdziel w Polsce. Pamiętajmy o tym. To nas jednoczy. Pamiętajmy o tym wszystkim, co robił Stalin. Pamiętajmy o tym wszystkim, co robił Hitler. I pamiętajmy o tym wszystkim, co ci ludzie zrobili naszemu narodowi. To jest kurwa Polska, która była rozbierana, to jest Polska, która nie istniała na mapach, to jest Polska, która w 922 przyjęła chrzest Polski i zjednoczyła wszystkie tutaj swoje prowincje, to jest Polska, która w latach 500 i w górę była największym państwem w Europie, to jest Polska, która tłukła kurwa dookoła wszystkich innych, jeżeli trzeba było, wiecie dlaczego? Bo łączyła nas ze sobą wspólna historia. I jakim prawem, co za dureń jeden z drugim, wpada na pomysł za nasze pieniądze, żeby wykastrować tak ważne elementy. Zobaczcie, może Stanisław wrzuci tutaj te przebitki, jak wiele jest rzeczy wykreślonych, podstawowych. O czym my się, kurwa, mamy uczyć? Co nam się teraz będzie mówić? O czym ci ludzie za 30 lat będą wiedzieli? Za 40? O czym? Jakby ja absolutnie się nie zgadzam i jest jedna możliwość, żeby to zbojkotować, a mianowicie, tak jak już tutaj, nie wiem, czy dla pieniędzy kanał, czy ktoś powiedział, jest mail do Ministerstwa Edukacji i tam należy wysłać swój sprzeciw. Nie zgadzamy się z usuwaniem historii Polski. Jak można usuwać tematy II wojny? Bo co? Bo niewygodne jest dla Niemiec teraz, bo się bratamy z Niemcami i tak dalej, wiesz? A weźcie tam, usuńcie, wiecie, bo to tak nie, to dobrze. Kurwa, no było, stało się, no pamiętajmy o tym. Miejmy świadomość tego, że zaraz osoby, które są za granicą, mogą kiedyś znowu dokonać jakiegoś aktu agresji na nas. Pamiętajmy, że tylko to nas łączy. Wspólna historia i wspólne dobro, które zostało osiągnięte przez tą historię. Ja osobiście się z tym nie zgadzam i sam będę napierdalał teraz, jak przyjadę, jednego maila, drugiego maila i tyle. I blokujmy, bo jak taka ustawa przejdzie, jak taki program nauczania zostanie wdrożony, to ja nie wiem, o czym my się będziemy uczyć. O tęczowej Europie, kurwa? O Europie, która jest tak bardzo zieloną wysepką na planecie Ziemia i Europie, która płynie jako zielona wysepka ku dobremu ludzku, a i w ogóle, tak? O tym mamy się uczyć? No nie. Jakby, zobaczcie, trudne czasy tworzyły silnych ludzi, lekkie czasy tworzą ludzi takich próżnych, którzy nie wymagają. I ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Nie wiem, jak wy. Weźcie, powiedzcie mi swoje zdanie. Jak wy się zaopatrujecie na sytuację, w której cała nasza historia ma zostać zakopana? Co jeszcze zakopiemy? Po co to wyrzucać? Jakie jest uzasadnienie? Bo ja zaczynam być przerażony. Ja osobiście zaczynam być przerażony, bo proszę mi, kurwa, uzasadnić, dlaczego mamy wywalić temat Westerplatte? Dlaczego mamy nie uczyć patriotyzmu najmłodszych? Dlaczego mamy, nie wiem, jakieś nowe wierszyki powstaną, tak jak na początku odcinka? Kto ty jesteś, Europejczyk mały? Jakby rozumiem ideę Unii Europejskiej, ale dla mnie, nie wiem jak dla was, idea Unii Europejskiej jest taka, że dalej terytorialność i historia narodu i naród jako państwo istnieje. Nie rozumiem idei, która się czasami przejawia, Europy jako jednego wielkiego państwa z jedną władzą i o, bez podziałów, bez niczego, no bo to się nie da. Nie da się asymilować na tyle ze sobą społeczeństwa. I chyba, kurwa, Szwedzi i Niemcy się już tego nauczyli. I Francuzi przede wszystkim. No bardzo bezpieczne kraje się teraz zrobiły, nie? Tak wszyscy wszystkich przyjmowali i chcieli się asymilować. Jak można się asymilować, próbować na siłę asymilować z ludźmi tak odrębnie kulturowo wychowanymi, zakorzenionymi? Przecież to się nie da. Fizycznie się nie da tego zrobić. Chociażby dwie idee dwóch różnych religii, jakie są, czyli chrześcijaństwa i islamu.
są dwie różne religie. Jakoś nie wyobrażam sobie, żebyśmy my próbowali przyjechać tam do nich na ich włości i próbować tutaj się porządzić u nich. A odwrotnie tak jest, no bo bądźmy friendly w ogóle. Ja wyobrażam sobie Unię Europejską jako swobodny przepływ towarów, jako swobodne możliwości zarobkowe, wspólna polityka na wielu płaszczyznach jakichś tam ekonomicznych, ale nie jeden kraj. Ja uważam, że Unia, to tutaj już za bardzo chyba eskaluje to Unia Europejska. To coś bardzo poszło nie tak. I teraz, że się ślinie, ale jeszcze znieczulenie mi na pysku trzyma. Ja się absolutnie nie wiem, jak wy z tym nie zgadzam, się pod tym nie podpisuję. I jeżeli Ministerstwo Edukacji będzie doprowadzać do sytuacji, w której będzie usuwać pozycje historyczne niewygodne, dlaczego niewygodne? Dla kogo one są, kurwa, niewygodne? Już wystarczy, że naprawdę w długim okresie historii wywalono temat wszystkich afer, które były związane z atakami Ukrainy na Polskę, na tereny tam Bieszczad i tak dalej, z tymi wszystkimi rzeziami, które były robione i tak dalej. Ja się o tym nie uczyłem na historii. I bardzo wielu moich znajomych nie wiedziało w ogóle o takim temacie na historii. Mi dopiero ojciec opowiadał, a ja sobie myślę, co ty w ogóle do mnie mówisz? Ja pierwszy raz w Bieszczady pojechaliśmy, jak byłem dorosły. I to już, zobaczcie, powoduje to, że takie pokolenie jak ja, nieuczone o takich rzeczach, nie wiedziało o tym. Dopiero teraz, jak wybuchła wojna, wojna trwała, to macie rację, ale wyeskalował ten konflikt, umówmy się, międzynarodowy, to dopiero niektórzy zaczęli głośno podnosić, że taka historia była, po co ją usuwać? Wiecie, to, że Niemcy napadli na nas, przelecieli się po nas i po całej Europie, to nie może powodować tego, że my dzisiaj się nie będziemy nienawidzieć. Nie. Ale ja uważam, że to powinno zostać w naszych głowach i powinniśmy o tym pamiętać, że nasz sąsiad for fun, dosłownie for fun, dla pustej ideologii, pustej głowy, głowy, która była przepełniona prochami i wszystkim innym, ludzie ludziom zgotowali ten los. Ten napis i ten cytat to jest motto tego wszystkiego, o którym nie możemy zapominać. Nie możemy zapominać o obozach, nie możemy zapominać o tym wszystkim, co było. I nie możemy tego, kurwa, kasować z historii. Tak jest moje zdanie w tym temacie krótkim, 10-minutowym. Tak? Dobrze mówię? Jestem bardzo, że oburzony. Nie wiem, czy wy się zgadzacie. Jakby komu tam odpierdoliło w tym ministerstwie? Czego chcecie uczyć? Tej unijnej ekologii? Śladów węglowych? Że krowy pierdzą i zabijają planetę, kurwa? Nie wiem, Gretę weź się na przywódcę. Ona wszystko. To Gretę i Kononowicza. Greta będzie mówić hałdery, a Kononowicz nie będzie niczego. No nie. Tak się, kurwa, nie da. Dobra, już niezdrowo, nie będę denerwował. Cisnę w Bieszczady, więc tego vloga dokończę jeszcze. On będzie vlogowy, zobaczycie, co się zmieniło w Bieszczadach. Już będzie późno, ale Grzesiu tam będzie na miejscu, więc będzie późno, ale będzie. A jutro idę. Jutro biorę plecak i pierdolę. Idę przed siebie po prostu. Idę tak daleko, jak tylko będę chciał. Z tyłu będę miał przeszłość, a z przodu przyszłość. Ha! No, dojechałem o ludzkiej porze, Grzesiu mnie przywitał, pomógł rozpakować. Kurde, bardzo dobrze się czuję, jak tu przyjeżdżam, Grzesiu, wiesz? Ja się wcale nie dziwię. Ja się bardzo tak dobrze. Samo. No, my mamy w ogóle z Grzegorzem na ten mój urodzinowy wypad. W ogóle wam nie pokazywałem. To dzisiaj rano dostałem od miłośnikowej, więc stwierdziłem, że będziemy grali. Pomysł się podoba. Bardzo. Kiełby, książki, a i będziemy z Grzesiem prawdopodobnie robić tutaj na tej ścianie taki regałek na, jak to się nazywa? Na książki? Półki na książki. Półki na książki po prostu, no. Grzesiu w międzyczasie zrobił łazienkę od ostatniego vloga, który tu się odbywał, a nawet nie wiem, nie, pokazywałem meble. Tak, o meblach było. O meblach było. Tak, tak, jeszcze raz powtórzę, stolarnia Astol. I tak, tak, tak zdementowaliście temat drzwi, że zamówiliśmy nowe wszystkie drzwi. A, i są do odbioru. A, już są do odbioru. No i trzeba zapłacić słono cebulionów. O! Tak, Grzesiu zrobił łazienkę. Proszę. To jest fachowa rynka. Jeszcze szafeczka. Szafeczka, grzejniczek. Szafeczka, grzejniczek. A szafeczka wziąłeś, ty przywiozłeś, nie? Tak. No, właśnie. Na paschowę. Będzie fajnie. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam za dzisiejszego vloga. No właśnie, ja się nie zgadzam z tym, co Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zrobić. Jak można z Polaków zrobić ameby umysłowe, historyczne i tak dalej, więc wy też przeatakujcie ministerstwo mailami, wydajcie protest, bądźmy solidarni, patriotyczni. Jesteś nowy, subskrybuj, jesteś stary, subskrybuj, kciuk w górę, tak, powtarzam się, dzięki. No to ja idę wypić herbatę z Grzesiem.